Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RimWorlda. Jak widzicie tutaj po pewnych zmianach, tak, troszeczkę czasu minęło od poprzedniego razu. Mamy nową koleżankę Dora. Tutaj mieliśmy spory atak, tutaj próbujący odbić nam koki, gdyż to była ich rodzina. I powiem wam, że tak, nagranie całe nam tu się zepsuło. I za bardzo nie wiem, jak tego teraz wznowić. Cofnąć się, bo no to nie wychodziło tak ładnie, jak to wyszło nam za tamtym razem, więc postanowiłem, że zostawimy sobie tą gierkę. Tu z góry zbudowałem nowe pomieszczenie dla naszych ludzi, bo mam coraz więcej ludzi, bo chcemy, żeby każdy mieszkał w normalnym pomieszczeniu. Tutaj mamy naszą osobę, którą chcemy teraz uratować troszeczkę. Ona nie ma nóżki i to jest problem. O, hipotermia, tutaj zimno. Tu jest włączone, grzejniczek, dobra, czekajcie, muszę go szybko uruchomić. Sharkson, chodź tutaj, włącz grzejnik. Ja się podbiję, tutaj lekko temperatura i powinno być w porządku. Nowy rekrut. Któż taki nas dołączył? Tutaj. Witam Ciebie serdecznie u nas. Jesteś oczywiście tutaj strzelcem. Równowaga psychiczna. No, o to właśnie chodziło. Protetek czuje ograniczenie znajdując się w ludzkim ciele. Często śni o bionicznych implantach. Załatwimy Ci to. Nie ma problemu w takim razie. Tutaj Cię mogę wrzucić? Mogę Ci tutaj wrzucić. Czemuż by nie? Na razie widzicie tutaj pewnie mało osób, które dostają tutaj jakieś imiona. Nie wiem, na razie jakoś przestałem ich nazywać. Znaczy, później, może jednak wrócimy do tych nazw. Na razie tutaj pokombinujmy jeszcze coś innego. Tutaj przydzielam Ci oczywiście łóżeczko, żebyś miał swoje własne indywidualne łóżko. Ustawię Cię tutaj w przydziałach jako soldier. I zaraz Dorę będziemy ratowali. Zlecenia to jest ustawione. Jak tutaj ci? To chyba Kenner to by musiał robić, tak? Chyba tak, mi się wydaje przynajmniej. Potrzebujemy jeszcze tego raz, żeby przerobił tutaj nam metale. Dobra, tutaj jest wciąż, widzicie, mam coraz więcej tych naszych zwierzątek. To się nam oczywiście przyda, rzecz jasna. Jak tu koki odnosi strzelania? Podbiła się tylko jeden poziom do góry, no i długo może będzie kolejny poziom. No dobra, niech ci będzie w takim razie, że tak to wyjdzie. Dobra, Kenner teraz to zrobi i pójdzie poleci tutaj. Okej, okay. Już mogę? Dopiero jak on to chyba odniesie. Szalone zwierzę, fuck, gdzie? Tutaj, oj, kio, że to jest akurat te szalone zwierzątko. Warrior, to proszę zrobić tutaj, proszę iść pracować. Koki jest tutaj, dobra, w porządku. Stań tutaj, moja droga. Chodź tutaj. Dobra, stań tutaj i spróbuj coś tutaj zrobić odnośnie tego. Ej, skąd ty to wziąłeś? A ty tylko ciąłeś przecież. To co, dostałeś przy cięciu takiej itemki? Dobra, swajanie w ogóle, wow, dobra, okej, okay, w porządku, niech wam będzie. No i dobra, i teraz co zrobimy? Dajemy na polowanie tak naprawdę. Będziemy musieli go zabić i później będziemy musieli ten teren ugasić, bo on oczywiście spowoduje tutaj wybuch. No, właśnie, o tym właśnie mówiłem. Czyli teraz szybko obszary, ustaw tutaj obszar w tym kawałku. Pali się, fajnie, super, idź gasić to. No, powinniście sobie dać spokojnie radę. Właśnie, też nie zostawiłem tej jednej osoby naszej. Strażakiem, będziesz oczywiście pacjentem i tak dalej. Woźnym, no, zobaczymy zaraz. Co tutaj możesz, potrafisz? Potrafisz być łowcem, będziesz tym się zajmował w takim razie. Ogrodnikiem dam Cię na 2. Tego nie chcę, żebyś się tym zajmował. Tutaj na 2. No, niech będzie nawet i na 3. No dobra. Tak to teraz będzie wyglądało. Przy tej osobie gotowanie możesz dać mi na 4. Treserstwo na 4, bo to nie będziesz tym się zajmował. Tutaj też nie potrzebujesz tego za bardzo, ale dam Cię na 2. Ale głównie będziesz myśliwym teraz naszym, czyli kolejnym myśliwym razem skoki. Tak naprawdę. Więc Windlife i teraz tu po kolei te wszystko ustawiamy jeszcze raz. Bo tu oczywiście się zmieniły nam i zwierzątka, tamte wszystkie zostały zabite, więc teraz trzeba kolejne poustawiać, które mają iść na odstrzał. Więc wiewiórki, indyki, takie wszystkie niepierdółki, wszystko dajemy, żeby je powyszczeliwywać. Tu oczywiście levelki będą im leciały do góry dzięki temu, ale to nieważne, mniejsze z tym. Alpaki też wybijemy jednak, tak mi się wydaje. Zające wszystkie do wystrzału. Żółwie, żółwice, jak najbardziej, również. Wybuchowe te, wilki, no wilku pozostawimy sobie, wiewiórki, jak najbardziej tak. No i dobra, no i lecie teraz tutaj dalej.
Tutaj oczywiście ścinaj drzewo, bo tak z drzewami nie mam za dużo, więc to też trzeba zrobić. A tutaj oczywiście to wyczyściliście? Nie, ciągle tu jeszcze nad tym pracujecie. Dobra, panie Kenarze, czy już możesz się tym zająć? Nie, zarezerwowany przez Hardena. Czy Harden, ty jesteś taki dobry? Niekoniecznie, ty masz tylko 4. Nie, to Kenar się tym zajmie. To jest rzemiosło, prawda? To jest chyba rzemiosło, tak mi się wydaje. Dobra, i Harden oczywiście ty już... Harden powiedziałem, ciebie już puszczam. Ale Kenar ma się tym zająć właściwie. Tworzyć tą protezę nogi dla naszej, no, kochanej Dory, żeby ona też mogła stąd się wydostać wreszcie. Mogę oczywiście tutaj użyć takiego zwykłego, ale to jest nadwrażliwe, ale tak się jak ma... No wiem, powiedzmy teraz safe, po to się tak osoba, prawda? Ona będzie szczelcem moim. Zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że nie będę żałował, że ją teraz ratuję i no, naprawdę poświęcam sporo kasy na nią. Bo wykonanie takiej protezy no, będzie nas sporo kosztowało. Ale zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Stwórz, Kenar, dobrą protezę, dobrej jakości. Fragment statku, fucking shit. Ach, ja już wiem, co to jest. Wy też wiecie pewnie, co to jest, prawda? No wiecie, oczywiście, rzecz jasna. Jak możecie wiedzieć, cóż to takiego będzie? No dobra. Nieważne, miesza z tym, na razie. To fik. Przenieść tutaj na działka jeszcze, czy coś. Dobra, tu na pewno zamontujemy teraz jakąś osobę, żeby tutaj strzelała. Ty strzelce nasze poda. Fajnie byś się uzbroił w takim razie. Załóż to. Stachu, ty tutaj. O, ty niekoniecznie. Dobra, ale wiecie co? W tym miejscu muszę zapisać. I teraz ustawmy tu oczywiście obronę naszą. W tym miejscu wyjdą nam roboty. Oczywiście, jak dobrze pamiętacie pewnie, tu będą robociki zaraz nam tu wychodziły stąd. Więc ustawmy wszystkich naszych ludzi w odpowiednich miejscach, tak żeby oczywiście no, nie zginęli nam aż tak szybko. Kenar wszystkich będę brał chyba tak naprawdę. Czy więcej osób, tym lepiej. Tutaj. Siena, ty jesteś tutaj naszym wojownikiem. Misty tutaj też, ty też. Tutaj. Ustaw się w takim razie w tym miejscu. Nie wiem, jak z dalekościami tutaj będzie odnośnie tego strzelania. Zaraz się przekonamy zresztą. Podczas pierwszej akcji. Jest to wszystko? Dobra, to będzie wszystko, ale damy Sharkstone gdzieś tutaj blisko. Zozola również. I Stania też damy tutaj blisko. Po to, żeby dlaczego zbierali nam naszych rannych ludzi. No, chodzi teraz tutaj wszyscy. Kolejna sprawa. Tutaj nasz kolega zasiądzie jako to działko. Nie może znaleźć amunicji. Fuck, nie pomyślałem o tej amunicji cholernej. Mam amunicję jakoś, ale to nie jest do tego, z tego by wynikało. Tu mam amunicję. Mortal, to jest ten zwykły, podstawowy. Fuck, ja wykonałem ten lepszy specjalnie. Nie wziąłem całkowicie pod uwagę, że to jeszcze potrzebuje amunicję. Fuck, cholerka. Zwykły moździe musiałbym zrobić. Dobra, więc to ten chyba rozbierzemy w takim razie. Dobra, ustawcie się wszyscy. No i co? Siedna, Kenar. Kenar, stań tutaj. Ty tutaj, okej. Okay. Czy ty w ogóle będziesz strzelać w to? Nie, poza zasięgiem w ogóle jesteś. Zostawię tutaj w takim razie. Strzelaj. No i dobra, i się zaczyna. To jest pierwsza jatka ta nasza. Siena, ty masz kolegę tutaj, z tyłu? Trzeby, trening. A nie, on w ogóle nie jest wytrenowany. Fuck, uciekaj mi stąd. Siena to już oberwała. Okej, ten padł. Szybko chodź tutaj, Koki też. Safe, chodź tutaj. Za to stawaj. Kenar, to fikusz nie sięga, widzę. Rozwalajcie to. Dobra.
jedna... co? Jakbyś stąd uciekła i tak. Okej, na razie nie jest źle, tylko teraz też padnie. To rozwali się szybko. Masz zasięg damy, kolej! Kolebka! Dobra, teraz ci już wyszli na wprowadzenie i dobra. Hela, rozumiem, że możesz mi zginąć. Nie możesz, cholerka! Uciekajcie mi stąd, uciekajcie stąd. Co? Okej, strzał w głowę dostałeś tutaj niestety. Ale on tutaj nie będzie problemów z tobą. Ustrzelony jesteś, dobra, ty uciekaj stąd już. Słuchajcie, okej, wy uciekajcie, wszyscy radni stąd, uciekajcie stąd, już. Już. Zdrowie. Dodaj modyfikację. Wyłącz. Okej. Wy tutaj, mogę coś z wami zrobić. Wiem, że niekiedy można jakieś operacje powykonywać na was. Rdzeń osobowości, to wszystko, co się zbieramy. Minigany. To nam się tutaj mega przyda, bo to zostawimy jeszcze tutaj nawet. FF to też. Metale, kurczę, to mi się mega przyda. Zdrowie, sprzęt, no nie, tutaj nic nie zdobędę od niego, to od tego też i od tego również, z tym co będę mógł teraz wykombinować, ale to za momencik. Dobra, tutaj zdrowie, nie, to jest korsarz też, tutaj już go zbieramy. Ten tutaj jest do modyfikacji, ekwipuj, pobij, nie, potrzebuję medyka mojego. Nie jest przypisany do budownictwa? Serio? To jest budownictwo? To fik? Modyfikuj mechanizm, ok. Jedno z budownictwa, dobra, możesz być jak najbardziej. Modyfikuj ten mechanizm, zobaczymy co z tego teraz będzie. Czyli wyłączamy go teraz. I teraz dobra, skoro go wyłączyliśmy, nie, nic z tego tak nie możemy zrobić. Dobra, nieważne, mieszam z tym w takim razie. Minigun, zobaczmy tego jeszcze jego. 8 damage'a i 1,6 odstępu. Słaby, prawda? No, tak mi się tak wydaje, więc po prostu tylko zbierzmy to. I uciekajcie stąd wszyscy. No i dobra. Atak wygrany, pokonany, bez większego tam problemu. Oczywiście wszyscy są chorzy, wszystkim trzeba pomóc, ale wiecie co? Tak mi się wydaje, że nikt ich nie poszedł ich leczyć, prawda? Siena tutaj również jest. Kto jeszcze z was tutaj może leczyć? Zozol Medyk z Hu. Ty cały nas, też nie, Wiki. Wiki, ty możesz też leczyć, to zajmie się szybko tutaj leczeniem. Kenariusz poleciał leczyć i ty też. To Fiku poleć leczyć tutaj naszych ludzi. To jest bardzo ważne, żeby oni byli jak najszybciej wyleczeni. Sienna, jak to jest z tobą? 5 godzin masz tylko. Tutaj Wiki zaraz pójdzie razem ciebie leczyć. Zajmie się leczeniem. Tu jest wszystko w porządku, kuchni w porządku, wszyscy ok. Safe, jak się czujesz? Masz tutaj ten wypoczęty jesteś? Nie. Tutaj chciałem, żebyś tutaj się operacją zajął zaraz. Operacja zaplanuj. I ta nowa noga, którą teraz tam wykonałem. Dokonaj lewa stopa. Czy to jeszcze nie jest wykończone? Nie, to jeszcze Kenar to musi dokończyć. Ale Kenar się teraz leczy, dobra. Dajmy tu jeszcze im chwileczkę w takim razie. Przerwij moja droga. Safe, chodź tutaj wylecz. Ci to pójdzie szybko. Tobie to pójdzie mega, mega szybko. Będziesz bardzo efektywny przy tym. Przynajmniej jest większa szansa, że to się faktycznie zagoi. Tu widzicie, tam cię leczyła Wiki czy tam inne osoby, to jest słabo. Tutaj cię leczył faktycznie safe mode. To już jest mega, mega, to jest wszystko ładnie wyleczone. O to właśnie chodzi. Kenar, ty musisz się tutaj wyleczyć, ja potrzebuję ciebie tutaj aktywnego, tak naprawdę. Dobra, tutaj wypoczywać, nie wiem czemu na tym łóżku ją rzuciłem. Ale tutaj nie było innej osoby chorej? Nie, dobra, wszyscy są już w porządku. I w takim razie, tutaj oczywiście tutaj sprzątasz, dobrze, w porządeczku. Kenar, potrzebuję ciebie, jesteś już na chodzie, czy nie? Bo poleciałeś już pracować, widzę. Poszłeś sobie zjeść. Jak zjesz, to idź tutaj dalej pracować w takim razie. Rozmawiasz z kim, to idź pracować w takim razie.
I tak się tutaj już nic więcej nie robisz, więc chodź tutaj. Dobra, jest stworzona nóżka. Teraz tutaj karmienie może jeszcze nie. Zdrowie, dodaj operację. Halo, ja chcę tą nóżkę zamontować jeszcze. Może musicie ją odnieść. Już teraz będę mógł. Jest, zainstaluj protezę nogi. Która to jest noga? To jest noga lewa, widzicie? I tą właśnie nogę lewą chcę zamontować. Zainstaluj protezę nogi lewej. I tutaj oczywiście safe to będzie musiał robić, bo on jest chyba najlepszy. Medycyna 11. Kto ma więcej medycyny? Siena może być tylko jeszcze więcej? Nie. To jest Siena jeszcze słabiutka. Dobra, safe mode. Wszystko w twoich rączkach. Łóżko. Kenar się podjął tej operacji. Kenar, serio? Chcesz pocieszyć tylko, tak? No, a ja chcę zoperować. Ja rozumiem, że ty chcesz pocieszyć, ale ja chcę zoperować ją tutaj. Safe mode. Zajmij się, może pierw nakarmią. Żeby miała wszystko na full. No i teraz dobra, zajmij się operowaniem. I zobaczymy, co z tej operacji tutaj wyjdzie. Dobra, metod, wszystkie te. Dajmy tutaj podgląd, oba najwyższe lekarstwa, jakie to mogą być. No i lecimy, znieczulenie poleciało i teraz uwaga, uwaga, uwaga. Zaczyna się wszystko. Operacja się udała, jest, udała się, prosta proteza jest zamontowana, wydajność już jest, więc nasza droga będzie mogła już niedługo sobie chodzić. Tylko jeszcze chwileczkę, potrzebuję czasu pewnie. Ach. Pierwsza operacja za nami. Europa jest w ciąży. Okej, okay, Europa jest w ciąży, każdy rozumie o co kaman. Nie, nikt nie rozumie o co kaman. Oj, oj, to będzie, oj, to będzie bolało. Safe, uciekaj mi stąd. Uciekaj mi stąd szybko. Kto cię uratuje? Mykaj stąd, a tak może stań w tym miejscu, tu by teraz w niego strzelać. Tak w miarę daleko, ja ty się tak czyścisz jak szybszy. Uciekaj. Dobra, to strzelaj. Strzał w głowę, idealnie. Zwłoki załatwione, wyłącz. Zajmij się transportem. Niestety nie udało się go oswoić, więc musiałem go ubić. Tak chyba jednego już mam złapanego, tak. Wyleczyliście go? Tak, ok. Trening, oczywiście jest trening do załatwienia. Dla niej. Fakt, co się stało? Cholerka! Lecisz to szybko. Też gasi pożar, ty też gasisz pożar. Wszyscy, po kolei gaście ten pożar, cholerka! Oj, prąd padł. Tu. To będzie priorytet oczywiście. To zrobić. Tu była klimatyzacja w tym miejscu. W ten sposób. Oczywiście ściany też to trzeba domontować. Kenarku, to jest priorytet. Przewody postaw nam. Okej, okay, bo to będzie, że prąd musi być jak najszybciej tutaj dostępny. Jeszcze kenar. Klima. Klimatyzator jest mega ważny. Prąd, sprawdźmy, tutaj jest połączenie. Jest połączenie, dobra. Podmontujcie teraz to wszystko. Okej, okay, no i jeszcze klima tylko byś zamontował i będzie wszystko w porządku. Okej, okay, klima już jest. Na minus. Może nie minus 19. Tak jak było poprzednio. Minus 10. To nam wystarczy. No i dobra. Chyba to już leci w dół, więc opanowaliśmy sytuację. Ale byłoby słabo. Ale byłoby mega słabo. Śpi tutaj nasza droga. Protezę już ma, tu ma od... Czy ja zamontowałem na złej nodze? Fuck, to nie ta noga. Ale żem skopał. Dobra, jeszcze jedną protezę potrzebuję. Będzie miała dwie protezy, fuck! Ciekawe, czy będzie szybsza, czy jak wtedy. Dwie protezy będzie miała. Co to tobie, moja droga, to nie pasuje znowu. Ściągnę ryzyka załamania. Rana postrzałowa, ty ściągnę tutaj biedna jeszcze jest jedna.
akcję na te moje tutaj łóżko z góry zajęte przez Dorę. Niskie oczekiwania, źle się czuję, nago leży, bo jest nieubrana całkowicie. Bo ją rozebrałem przypadkiem. No może nie przypadkiem, no dobra, wydało się. Co to, pasożyty mięśniowe? What the fuck? Safe mode, czyli jeden mój lekarz. Tofik, spoko. Sienna też, mój kolejny lekarz. To jest nieważna osoba akurat. I Hardenik też. Co ci, którzy są chorzy? Prosiłbym, idźcie do łóżek. Idźcie wszyscy do łóżek, dobra. Poszłaś tego wyleczyć, dobra. Safe modzie. Ja wiem, że ty jesteś chory, ale idź wylecz Tofika. Dobra. Tu jesteś tu już wyleczony? Nie. Czemu nie możesz wyleczyć tutaj Hardenka? A bo już jest zarezerwowany, dobra. Teraz ty wylecisz Sienę, Siena wyleczy ciebie tak naprawdę. I tak to się skończy, raz Siena teraz leczy ciebie. Ej, nie rozmawiaj, tylko lecz go. Widzę, że pasożyty po prostu wystarczy tylko i wyłącznie je zasklepić, prawda? Sienna. Odpocznij, aż wyzdrowiejesz. Okej, okay, teraz wylecz. Dobra, i teraz sprawa będzie chyba załatwiona. A Sienna, czemu ty masz takie dobre leki? To ci wystarczy spokojnie. No i oczywiście anuluj ten priorytet. Jak potrzebujesz, to po prostu idź odpocznij. Jak nie potrzebujesz odpoczywać, to nie odpoczywaj. Mam nadzieję, że da to sobie tutaj z nimi radę. Tymi dziwnymi pasożytami. Następne leczenie za dwa dni prawie. No dobra, w porządku. Jak tam ci poszło? Ty wykonujesz kanalizę. Poszłeś spać teraz. W Kimkę poszedłeś. Dobra, spróbuj to dokończyć może. Ja bym się długo pracę, to jeszcze safe mode przeprowadził. Bo nie ukrywam. Chciałbym mieć tę osobę sprawną. Więc drugą nóżkę, na drugą nóżkę teraz poprosimy. Nóżka prawa. Prawej nogi teraz dla odmiany. Safe mode. Chodź tutaj. Nakarm oczywiście pierw tą biedaczkę. A później leci z operacją. No i zajmij się teraz operacją nogi. Leczenie, no i oczywiście teraz po nóżkę. I jolo, i lecimy, i Dora może wreszcie będzie chodziła, jeśli wszystko się uda nam poprawnie wykonać. Safe mode, musisz się tutaj mega uczyć. Będziesz naszym wielkim lekarzem, obcinasz nogi będziesz wszystkim. Popełnił błąd operując, fucking shit. Lecz ją, okej. Czyli co, nie mam teraz tego, nogi dla ciebie. Odstrzelona. Tak, nie mam nogi dla ciebie. Fuck! Musiałeś to zrąbać. Mam materiały? Nie mam materiałów na kolejną nogę. Kurczę, safe! Jak mogłeś to spsuć? Gdzie jest Hardenik? Hardenik, tutaj jesteś. Ty śpisz? Dobra, jesteś śpiący w miarę. Uzyskiwanie metalu, czy co? Co mam tylko nie? Metalu mamy. Brakuje nam w takim razie tutaj, z tego by wynikało, komponentów. Stwórz komponent. Jeden. Ślijmy tutaj go. Komponentów nie mam, bo tylko to nam tutaj może jeszcze brakować. Tylko komponentów tutaj może brakować. Safe, bo jeszcze jedno będziesz miał podejście. Jak teraz ci się nie uda, to się mega wkurzę. Mega się na ciebie wkurzę, jeśli teraz ci się nie uda. Piromana dostałem jeszcze z jedna. Fuck, czemu? Staniu Sharks będzie chyba za tobą latał w takim razie. Gaś pożary tutaj oczywiście. Staniu, gasisz pożary, tak. Stworzył komponent, w porządku. Kenar, tutaj. Czy materiał jeszcze, abyś nie zaniosłeś go, dobra? Dobra, i teraz wykonaj tą protezę.
stanie poszedł gasić, fajnie. Staniu, wspieraj tutaj mnie, bo tutaj jest jedna mocno nawariuje. Więc musimy tutaj mocno, mocno wspierać tym wszystkim. Kurczę, Sienna, irytujesz mnie już, naprawdę. Nienawidzę piromanów, po prostu nienawidzę. No. Kto to zgasi? Safe, dobra, przyszedł. Nice. Dawaj do protezę. Nie, Kenar, nie proszę ciebie. Musisz? Nie musisz jeszcze. Wykonaj to do końca. Dużo czasu już nie zajmie, a ja przynajmniej będę mógł zacząć już operację. Dobra. Proteza jest. No bo operację ci zaplanuję. Wybacz mi, moja droga. Ale muszę to zrobić. Prawa nóżka. SafeMont, jesteś wypoczęty w miarę? Tak, jesteś wypoczęty. Nakarm naszą koleżankę. Bo będzie znowu cięta, rzecz jasna. Tniemy ją. Instaluję nogę. Dobra. Trzymamy kciuki. Trzymajcie wszyscy ze mną. Trzymajcie kciuki, bo to się musi wreszcie udać. Dawaj, dasz radę, safe. Ale to flaczki obcinają. Niami. Uwaga! Jest! Dwie fazy szulenia, bo fucking shit. Dwie nóżki ma zrobione. What the fuck? Ach. To się nazywa prawie że cyborg. Mam jedną osobę, która chce być cyborgiem, to tutaj idealnie by się ona nadawała. Dobra. Zwykłe leki dostajesz. W takim razie znowu. Tutaj ktoś chcesz lepsze? Nie. Moi drodzy. Te leki on spokojnie wystarczą. Staniu, co ty oszalałeś? Nie dostaniesz lepszych leków ode mnie. Ja tylko sobie podaję, mogę dać wyższe leki. Sobie jedna z innych osób, chociaż no też nie no. Po co? Dajcie sobie radę. Dobra, zaraz tutaj się obudzisz, będziesz mogła już właśnie pracować. Mogę ci coś przydzielić? Jeszcze nie mogę. Dopiero chyba jak wstaniesz. Jak znieczulenie ci minie tak naprawdę. No i teraz uwaga, uwaga, czy wstanie nasza droga tutaj Dora, która jest już prawie że cyborgiem tutaj naszym. Prawie że, oczywiście. Dora może już chodzić, hip hip, hura, wszyscy są happy. Dobra, Dora, moja ty droga, wreszcie coś z ciebie będzie jakiś pożytek. O, tresar, kucharz, myśliwy, tak, bo ty jesteś strzelcem naszym miałaś być. Strzelcem cyborgiem teraz będziesz naszym, no dobra, niech ci będzie w takim razie. Co ci tu mogę jeszcze dokopać? W czym? Nie możesz wycinać, fuck. No szkoda troszeczkę. Może zrobimy w ten sposób, zamienimy was miejscami. Tutaj ty wiesz głównym naszym ogrodnikiem. No i też transportem się troszeczkę zajmiesz. Ty transportować nie możesz akurat. Ale możesz troszeczkę pomóc ich odnośnie odkrywania. No i to by było chyba na tyle tak naprawdę. Z twoich tutaj rzeczy. Więc no, nie jesteś super ekstra fajna, ale przynajmniej jesteś tutaj jako strzelec. I Dora, w takim razie, skoro tak to ustawiamy, to uzbrój się jako soldier. Tak mi się wydaje. Czyli jak najbardziej tutaj w zbroję poszłaś, widzę, tak. No i jest w porządku, jest już okej. Myśliwi nie mają broni, która Dora nie ma oczywiście broni, bo jej nie zdążyłem nic zarzucić. Co ja ci mogę dać? To? Nie, to jest lekki karabin jakiś, to może być mega słabe. 8 co 2 sekundy, no nie, to jest słabe. To jest na pewno słabe. Tu masz w ogóle snajperkę, masz. 25 co 2 sekundy, no to już troszkę lepsze. Tu masz, o, tu masz w ogóle tego minigana całego. 10, ła, to bierz. Ty, Dora, tutaj jesteś. Wyposaż się w to w takim razie. Dobra, masz już broń, masz protezę, masz wszystko potrzebne. Teraz pokaż, że było dobrze, był sens się tutaj brać w ogóle do tego zespołu. No i dobra, powoli zaczynasz już polowania. Więc tu oczywiście trzeba jeszcze powyznaczać tutaj kolejne osoby do zabicia. Bo wiecie, trzeba tego zbierać jak najbardziej się tego da. Skoro możemy, to czemu by nie? Wysyłamy wszystkich tutaj do
pracy, do zbierania jedzonka na późniejsze czasy, że później nie było żadnych problemów, że nam je jedzonka będzie brakowało. No nie, nie, nie. Nie możemy tego już dopuścić. Jedzenia ma być ciągle jak najwięcej i tak samo skóry też ma być dużo. Bo to jest mega, mega ważne, żeby to jednak było cały czas. Kapsuły. Nanowłókno. No dobra, niech będzie. Nie wiem, co to ma nam dać, ale jest zawsze nanowłókno. No to Kenor dzisiaj pracuje ostro. Plaga, fuck, nie, nie. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest i to będzie przeromane. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku tak naprawdę. Dzięki za oglądanie i życzę wam, żebyście oglądali przyszły odcinek, bo będzie się działo. Będzie się działo, to będzie mega, mega dla mnie uciążliwe i upierdliwe, że tak to powiem wręcz. Na razie wszystkim. Hej, hej, pa!